Fado to pies wyszkolony do poszukiwania narkotyków. 30 marca w kołach zapasowych jadącej przez Suwałki ciężarówki wywąchał 34 kg marihuany. Mundurowi przygotowywali się do tej akcji. Z ich ustaleń wynikało, że jednym z aut ciężarowych przemierzających nasz kraj będzie jechał pokaźny transport narkotyków. Ciężarówkę zatrzymano do kontroli w Suwałkach. Do akcji przystąpił FADO i funkcjonariusze uzbrojeni w skaner RTG. W zapasowych kołach auta wykryto blisko 90 różnej wielkości pakunków. Do wydobycia ich z opon potrzebne było wsparcie strażaków z kolejnym specjalistycznym sprzętem. Po otwarciu paczek narkotester jednoznacznie wskazał, że znajdujący się w nich susz roślinny to konopie indyjskie. Wartość nielegalnej substancji wstępnie oszacowano na ponad 1,5 miliona złotych. Kierowca ciężarówki, 50-letni Polak, został zatrzymany i usłyszał zarzuty nielegalnego przewożenia znacznej ilości narkotyków. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w areszcie tymczasowym. Grozi mu od 3 do nawet 15 lat pozbawienia wolności.